Szanowni Państwo, zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na konferencję prasową, by poinformować, że na moje zaproszenie już w najbliższy piątek do Gniezna przyjadą liderzy Koalicji Trzecia Droga, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz i będą uczestniczyć w pikniku zorganizowanym przeze mnie. Całe wydarzenie odbędzie się na wyspie, na Wenecji, jezioro Ilonek, jakby ktoś szukał na mapie, chociaż myślę, że Wenecja mieszkańcom nie tylko Gniezna, ale także powiatu gnieźnieńskiego jest tak dobrze znana, że nie trzeba rysować mapy. Niemniej wierzę, że na to spotkanie przyjadą również osoby z bardziej odległych terenów, spoza naszego miasta, więc warto przybliżyć i wytłumaczyć. Całe spotkanie, tak jak powiedziałam, zaczniemy o godzinie 17:00 z poczęstunkiem w postaci grilla. Będą propozycje i dla osób, i dla wegetarian, i dla tych, którzy spożywają mięso, więc serdecznie zapraszam, niezależnie od gustów kulinarnych. Będą też oczywiście atrakcje dla dzieci z dmuchańcami włącznie. Ma być piękna pogoda, mam nadzieję, że też dobre nastroje będą nam towarzyszyć. Chcemy po prostu z liderami, jest okazja, by po pierwsze zadać osobiście pytanie, a po drugie, by porozmawiać o tym, jakie problemy są w powiatach, bo przecież nasze problemy często od problemów widzianych z biur w Warszawie często się różnią, są inne albo są te same, ale na większą skalę trudniej się z nimi uporać. I to jest ten moment, kiedy osobiście będzie można liderom zadać pytanie, opowiedzieć o swoich problemach. Zresztą też na ten dzień zaplanowaliśmy kilka spotkań. Na pewno będziemy poruszać tematy palące w Gnieźnie, a do takich zapewne należy zadłużenie szpitali powiatowych, ale też myślę, że znajdziemy czas, by zajrzeć na Pojezierze Gnieźnieńskie i pokazać naszym liderom, jaką skalę zniszczeń mamy dziś na Pojezierzu, jeżeli chodzi o, że tak powiem, problemy hydrologiczne. Niewątpliwie jesteśmy też w środku wakacji, które są najdroższymi wakacjami od, nie wiem, chyba 30 lat. Wiemy, że wiele rodzin nie pojedzie w tym roku na wakacje, bo po prostu nie stać ich na to. Więc zajrzymy, myślę, do ośrodków wypoczynkowych tutaj też w okolicy, by po prostu zobaczyć, jak faktycznie jest, porozmawiać z przedsiębiorcami tam funkcjonującymi. Więc ten plan wizyty liderów w naszym regionie będzie bardzo bogaty. Wszystko po to, by maksymalnie wykorzystać ten dzień i zapoznać też liderów z naszymi problemami, czy to z punktu widzenia samego miasta Gniezna, czy z punktu widzenia całego regionu, bo na pewno o Wielkopolsce też będziemy rozmawiać. Także, szanowni Państwo, my już serdecznie zapraszamy. Tak jak mówiłam, start całego pikniku o godzinie 17:00. O 18:00 rozpocznie się już otwarte spotkanie z udziałem właśnie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. To będzie też dzień, w którym będzie można zapisać się do kontroli wyborów, do okręgowych komisji wyborczych. Będzie też można na wyspie, że tak powiem, zgłosić chęć pomocy w zbliżającej się kampanii wyborczej. Chcemy maksymalnie ten dzień wykorzystać do tego, by się zorganizować. My zresztą od paru dni już rozmawiamy z mieszkańcami miasta na ulicach, zapraszając ich na nasze spotkanie. Bartek i Jakub wspierają mnie w tym, ale nie tylko, bo ekipa nasza jest dużo większa. Dzisiaj po 18:00 również. To też jest dla nas doskonała okazja do tego, by podyskutować. I widzimy, że potrzeba rozmowy jest bardzo duża. Również potrzeba wśród tych osób, które dzisiaj poszukują trzeciej drogi na najbliższe wybory. Także serdecznie zapraszam Państwa, jeżeli za Państwa udziałem mogę zaprosić naszych mieszkańców, to będę bardzo wdzięczna.